Jesteśmy tutaj na tej ziemi, jesteśmy pośród wielu przeżyć, wielu doświadczeń, wielu sytuacji. I wiecie, jest taka rzecz, która się dokonuje nieustannie każdego dnia, w której bierzesz udział. A rzecz, w której ludzie biorą udział, często nieświadomi, ale biorą w niej udział. Są też ludzie na tej ziemi, którzy są świadomi tego, że biorą w tym wyborze, mają w tym wyborze bardzo duże znaczenie ich kroki każdego dnia. I to jest wybór pójścia za prawdą. Wybór wybrania, właśnie ten wybór chodzenia w prawdzie. Biblia pokazuje nam na ludzi, którzy chodzą w prawdzie, którzy mają też cenę, którą muszą oddać za to, aby chodzić w prawdzie. Ponoszą ją, aby chodzić w prawdzie Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 6 rozdział. 6 rozdział, 22 werset. Przeczytam z innego przekładu. Szczęśliwi jesteście, kiedy będą nienawidzić was i będą lżyli i odrzucać będą imię wasze jako złe z powodu Syna Człowieczego. Uradujcie się w ów dzień i podskoczcie. Oto bowiem zapłata wasza wielka w niebie. Według tego samego bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Chwała naszemu Panu za każde jego słowo, ale kiedy ostatni czas rozmyślałem nad właśnie tymi słowami, które tutaj mogłem przeczytać, moje serce rzeczywiście podskoczyło z radości. Podskoczyło z radości z tego powodu, że choć cena taka za prawdę jest płacona, to jednak dobrze wytrwać w tej prawdzie do końca. Każdy z nas, wszyscy jak tutaj jesteśmy przez Boga przeznaczeni do tego, żeby żyć w prawdzie, żeby stać po stronie światłości. I jak dzisiaj stoimy, Bóg doskonale wie. Jak dzisiaj żyjemy, Bóg doskonale wie. Nie stworzymy Mu obrazka, w którym miałby spojrzeć, nie patrząc na nasze życie. Nie zrobimy czegoś, co by miało ściągnąć Jego uwagę do tego, aby nas nie zauważył. Ale doskonale nas widzi i zna nas. I wie doskonale nas wszystko. Także dzięki Bogu za to, że On wie, jak nas wydobyć, jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie już tracimy taki charakter, tracimy takie zdecydowanie trwania w prawdzie. Ale też wie, jak prowadzić tych, którzy chociaż lżeni, chociaż odrzuceni, chociaż potraktowani za tych gorszych, jednak stoją w prawdzie Słowa Bożego do końca. Chwała Bogu, ja się cieszę z tego powodu, że ta ziemia zawsze będzie miała takich ludzi, choć nielicznych, choć nie w tłumach, ale zawsze będzie miała takich ludzi, którzy nie oddadzą prawdy za nic, którzy nie sprzedadzą jej za wygodę, za komfort, za to, żeby mieć na tej ziemi coś lepiej, nawet za to nie sprzedadzą jej, żeby inni podziwiali, żeby mieć posłuch, żeby mieć poparcie wśród ludzi, ale będą zawsze, pomimo tego, czy będą mieli poparcie, czy nie będą mieli poparcia, ale będą chcieli stać w prawdzie Bożych słów. Chwała Bogu za to. To pociesza tych, którzy dzisiaj naprawdę są w bardzo też silnym boju, bo wiedzą, że to jest wybór życia bądź też śmierci. Bardzo często ci ludzie muszą wybierać. Nie są tak gwałtowni, tak hardzi jak ci, którzy występują przeciwko prawdzie. Tamci są bezwzględni, ale ci, którzy stoją w tej prawdzie, bardzo często są to ludzie, którzy przeżywają, bardzo silnie przeżywają to, co się wokół dzieje. Bardzo mocno przeżywają, kiedy rzeczywiście widzą, jak ludzie potrafią oddać tą prawdę. Ale w rezultacie, kiedy patrzysz na nich z boku, patrzysz na nich, to możesz stanąć w pewnym podziwie i powiedzieć: Jezu, tamci chociażby wydawali się wrogowie, chociażby wydawali się tak ostrzy, tak rzeczywiście trwający w swoim, tak zdecydowanie, tak gwałtowni, to jednak nie mają tej siły jak ci. Tej siły, którą mają ci, którzy stoją w prawdzie Twoich słów. Człowiek stojący w prawdzie słów Bożych jest silnym człowiekiem. Jest mocnym człowiekiem, bo za nim stoi sam Jezus Chrystus. I ja tutaj mówię o prawdzie czystości,
o prawdzie świętości, o prawdzie oddzielenia od tego świata, o prawdzie chodzenia ścieżką, rzeczywiście drogą Jezusa Chrystusa. O tej prawdzie mówię. I wiem, że naprawdę wielu ludzi, jeszcze wielu ludzi podejmie decyzję na tej ziemi, że nie chcą tej prawdy, bo ona jest dla nich niewygodna. Ale wiem, że na tej ziemi do końca będą ludzie, którzy podejmą tą prawdę, którzy przyjmą tą prawdę, bo zobaczą w niej to, co sam Bóg dał, czyste, święte, nieskażone przez człowieka. To, co Bóg dał jako swoje święte słowo. I ci, którzy to przeżywają, do nich mówi to słowo, żeby się uradowali. Ci, którzy są znienawidzeni. I ludzi chciałby być znienawidzonych z powodu Bożego Słowa. Ilu dzisiaj ludzi pragnie tego, żeby wszyscy ich miłowali, żeby wszyscy o nich dobrze mówili. My wiemy, takimi jesteśmy, można powiedzieć, z ciała ludźmi, którzy byśmy chcieli tego, żeby o nas dobrze mówiono, żeby nas podziwiano, ale kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, On nie miał ani trochę w tym upodobania. Nie miał ani trochę, kiedy przychodzą ci apostołowie do Niego. On się ich pyta, czy wy chcecie odejść? On się ich pyta, wyraźnie im zadaje pytanie. Kiedy widzi, że odchodzą tłumy, zwiastuje Bożą prawdę. Odchodzą tłumy. Na przestrzeni wieków moglibyśmy tutaj podawać nazwiska. Moglibyśmy podać rzeczywiście, jak często były przypadki, kiedy ludzie, lud Boży, kiedy ci, którzy stali rzeczywiście w Jezusie Chrystusie mocno, zwiastowali Boże Słowo. I jak w tych momentach ci, którym to nie pasowało, którym było niewygodne, odchodzili. Ale oni stali dalej, płaciwszy za to cenę niejednokrotnie swojego własnego życia. Płacili za to cenę najwyższą na tej ziemi. Ale stali dalej w prawdzie. Wiecie, kiedy stoimy w świętości, w tej czystości Jezusa Chrystusa, to zawsze będzie od nas wymagane to, abyśmy tą cenę zapłacili, ale zawsze możesz mieć wtedy tą pewność też, że stoi za tobą Chrystus, że On jest mocą i siłą twoją. Kiedyś stałem w pewnej sali na pewnym zjeździe i modliłem się do Boga. I tak pomyślałem, przyszła mi taka myśl. Mówię, Boże, taka duża sala, a w rezultacie jakże niepełna, jakże niedużo w niej osób. I tak zawołałem do Pana, pomodliłem się, mówię, Boże, jak to jest? Czy zawsze tak? I wiecie, minęło parę lat od tego. Jak Bóg prowadzi, parę lat minęło od tego, jak Bóg pokazuje, że tak będzie. I to nie znaczy, że naprawdę to jest straszne. To znaczy, że Bóg napełnia radością, kiedy idziesz w Bożej prawdzie, chociaż jest niewielu, ale masz świadomość, że ci, którzy idą w Bożej prawdzie, to są tymi, którzy mogą stanąć przy Twoim boku. I wiesz o tym, że chociażby we dwóch, w trzech idziesz naprzeciw armii wroga i kiedy jesteś rzeczywiście świadomy tego, że stoi ktoś po Twoim boku, kto trzyma się Jezusa Chrystusa, kto trzyma się prawdy Bożej, wtedy rzeczywiście wiesz, że idziesz. I chociażbyś naprawdę miał najtrudniejsze rzeczy znosić, to chcesz w tej prawdzie wytrwać do końca. I lepiej ci jest z tym, kiedy idziesz z kimś. Kiedy możesz mieć u swojego boku brata, siostrę. I chociażby masz świadomość, oczywiście masz świadomość tego, że oni również są odrzucani przez wielu. To jednak z drugiej strony masz tą świadomość też, że krzyż Jezusa Chrystusa jest tak piękny, że tylko mogą Go przyjąć ci, którzy rzeczywiście Go pokochają całym swoim sercem. I myślisz sobie o tym wspaniałości tego zwycięstwa Jezusa Chrystusa i myślisz o tym, kto może to przyjąć. I dziękuję Bogu za to znowu. Kolejna Boża prawda, że Ojciec sam przeprowadza do swojego Syna. On widzi, kto miłuje Syna. On widzi, kto rozpoznał w tym krzyżu, rozpoznał swój ratunek, rozpoznał swoje zbawienie. Bo nigdy nie było tak i nigdy nie będzie, żeby Bóg musiał namawiać człowieka,
I mówić człowiekowi, człowieku, będę za tobą chodził wszędzie, będę ci mówił, tylko chodź, tylko nie obrażaj się na mnie, tylko nie myśl o mnie źle, będę chodził i wszystko dobre ci dawał. Nie, Bóg mówi, pójdź, spójrz na mojego syna, pójdź tam pod krzyż, zobacz, co on zrobił. Zobacz, co on zrobił dla ciebie, zobacz, co on zrobił, dlaczego to się stało. I wtedy rzeczywiście człowiek, spojrzawszy na to, co dokonało się tam, może przyjść i powiedzieć, Boże Wszechmogący, oddałeś taką cenę, zapłaciłeś za prawdę Twoich słów. Chrystus zapłacił tą cenę za prawdę, abyśmy mogli słyszeć prawdę. A dzisiaj sobie ludzie myślą, że prawda to takie coś powszechnego. I biegną sobie tu, biegną sobie tam, lecą sobie jeszcze gdzie indziej, bo myślą sobie, wszędzie jest prawda. Otóż nie, prawda zawsze była perłą na tej ziemi. Boża prawda zawsze była czymś wyjątkowym na tej ziemi. Była zawsze czymś, co diabeł tylko chciał za wszelką cenę zniszczyć. Ile dzisiaj jest miejsc? Jak kiedyś pewien też Boży sługa powiedział, że nad wieloma miejscami on już w ogóle zasnął, wróg. Nad wieloma już się nie musi trudzić, ale są jeszcze miejsca na tej ziemi, chwała Bogu, nad którymi naprawdę piętrzy się. Diabolian ściąga, robi wszystko, żeby tylko zgasić prawdę Bożych słów. Ale pytanie do każdego z nas. Pytanie się tyczy każdego z nas. Czy będziemy tą pszenicą? Czy raczej plewą, która będzie musiała odpaść przy sicie? Sito dokonuje się dzisiaj. Bóg przesiewa swój lud. Plewa odpadnie. Ziarno zostanie zebrane do spichlerzy. Ta pszenica zostanie zebrana do spichlerzy. I to będzie ta pszenica, która trzymała się prawdy do końca. Znienawidzona, zwyszydzona, często odrzucona. Ale będzie trzymała się prawdy do końca, tak. Będzie trzymała się tej prawdy do końca. Chwała Bogu za to. Wspaniałe, wspaniałe to jest, bo to pokazuje, że On naprawdę, kiedy patrzy na nas, kiedy powołuje nas, nie powołuje nas do czegoś lekkomyślnego, ale stawia nas w powadze, najwyższej powadze tego, do czego nas powołał. Dlatego też czytamy i tu też otwórzmy Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. To jest parę fragmentów, wiele o tym czytamy w Bożym Słowie. Niemniej jednak ja chciałbym, żebyśmy uwagę zwrócili na parę fragmentów. Przyłożyli je do naszego życia i zobaczyli, jak w tym świetle tych słów wyglądamy. XXIV rozdział od 9 wersetu. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc widzicie, tu odpadają wszystkie mrzonki. Tu, kiedy czytamy ten fragment wypowiadany wyraźnie przez naszego nauczyciela, tu odpadają wszelkie mrzonki, które by mogły mówić, że ci, którzy jakoś sobie żyją na tej ziemi, czy jakoś sobie przejdą próbę i ci też będą zbawieni, że ci też będą uratowani. Nie, tylko ci, którzy stoją w prawdzie i wytrwają do końca w tej prawdzie. Ci, którzy będą chociaż prześladowani, chociaż zabijani, chociaż tak jak tu jest napisane, nienawiścią, tak mocno targani innych, to jednak pójdą do końca. I tu jest powiedziane o nich. I zobaczcie, ja chciałbym tutaj wyszczególnić, tak już powiedzieliśmy, w nienawiściu wszystkich narodów, po pierwsze. Drugie, wielu z tych, co znasz, się zgorszy i wydawać cię będą. Zobaczcie, jak mocne słowa. A jednak on przez te słowa dalej brzmi to zachęcenie Jezusa Chrystusa, pójdź za mną. Następne, trzecie, wiele fałszywych proroków zwiedzie wielu. To są te czasy. To są naprawdę te czasy, gdzie ludzie nie myślą o tym, żeby zgłębić Boże Słowo. Gdzie nie myślą wyraźnie o tym, żeby rzeczywiście zobaczyć wyraźnie, co Bóg mówi w swoim świętym Słowie. Ale raczej tak biegną, tak łatwo poddają się wszystkiemu.
Biegną za tym, myśląc sobie, że to te hasła, one na pewno są dobre. Ta prawda na pewno jest, to jest ona, to jest ona. To nie podlega wątpliwości, często mówią. Nie zbadają w Słowie Bożym, dlatego lecą za tymi prorokami. Następne, czwarte, z powodu tego bezprawie oziębnie miłość wielu. Zostaną jedynie ci, którzy są zakochani. I to w innym fragmencie czytamy. W prawdzie Bożej. Jedynie ci się ostaną. Mówimy o tym nie raz, ale zobaczmy, jak rzeczywiście dokonuje się Boży wybór dzisiaj. Czy w tym Bożym wyborze jesteś po prawicy? Rzeczywiście możesz być tym, który słyszy, idzie i wykonuje Boży rozkaz. I kiedy On przyjdzie, wiesz o tym, staniesz po prawicy, bo wytrwałeś w prawdzie do końca. Wiedziałeś, że świętość to jest oddzielenie. Wiedziałeś, że jesteś, chcesz być uczciwy i jesteś uczciwy wobec swojego Boga. Jeśli byś gdzieś zgrzeszył, padniesz na swoje oblicze, padniesz przed Nim w pokucie, będziesz prosić Go o przebaczenie, a następnie, kiedy On ci je udzieli, wstaniesz i pójdziesz, aby z powrotem żyć tak, jak On mówi. Masz świadomość tego, że stajesz przed świętym, wszechmogącym, wszechwiedzącym Bogiem. Tacy miłujący Boga, oni wytrwają do końca. Kogo oziębnie miłość? Kogo miłość oziębnie? Otóż oziębnie miłość tych, którzy kochali filozofię, którzy kochali lekkość, łatwość, którzy kochali również krewnych, przyjaciół ponad Chrystusa. Tych miłość w momencie próby szybko oziębnie, oni nie przejdą tej próby zwycięsko. O tym mówi Boże Słowo. Ale dalej czytamy, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jezus doskonale wiedział i wie, to i wstawia się dlatego u Ojca, za tymi, którzy chcą trwać do końca. Ale On też doskonale mówi w swoim świętym Słowie, aby wytrwali tylko ci, którzy rzeczywiście mają w tym całe swoje serce, całe dążenie, całe pragnienie. Ludzie dzisiaj naprawdę dążą do tego, żeby ciągnąć w wielu miejscach, w wielu licznych miejscach dążą do tego, żeby ciągnąć i Boże obietnice zbawienia i ten świat. Ale nie da rady. Nie da rady. I chwała Bogu za to, że nie, że mówi tutaj przez swojego Syna wyraźnie, że tacy nie będą zbawieni. Ale zbawieni będą ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Pokochali Ewangelię, tą żywą, prawdziwą Ewangelię, za którą Chrystus płacił ogromną cenę, kiedy chodził. Już nawet przed tym krzyżem płacił ogromną cenę, kiedy zwiastował tą Ewangelię. Kiedy nawet w pewnym momencie krewni myśleli, że postradał zmysły i przychodzą tam do Niego. Widzicie, to się dokonuje. Dlatego dzisiaj, jak słyszysz gdzieś w jakimś miejscu Ewangelię łatwą, przyjemną, tą, która może Ci coś dać na tej ziemi, to zbadaj i skonfrontuj to z tym, co mówi Biblia. I rzeczywiście zbadaj z tym, co mówi Jezus Chrystus i jak On żył. I jak żyli ci, którzy poszli całkowicie za Nim. Oczywiście nie chcielibyśmy, bardzo często nie chcielibyśmy tych rzeczy doznawać, ale dziękuję Bogu, że ilekroć ich doznajemy, ilekroć doznajemy jakiegoś wyśmiania, wyszydzenia, wykpienia, może gdzieś pchnięcia, jakichś fizycznych rzeczy, to sam wiesz, jak trzymasz się Jezusa Chrystusa, a jeśli to przeżywasz, to sam wiesz, ile dodaje Ci to jeszcze bliskości z Twoim Panem. Dlatego Paweł mówił, im więcej cierpię, tym jakby bliżej jestem mojego Pana Jezusa Chrystusa, tym bardziej mogę w tym cierpieniu zbliżyć się do mojego Mistrza, tym bardziej Go kocham jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej rozlewa się ta miłość. Ludzie dzisiaj pragną miłości do Jezusa Chrystusa bez ceny. I później mówią, no wiesz, jednak są takie rzeczy na tej ziemi, które pociągały mnie jeszcze mocniej, które pociągają mnie dzisiaj jeszcze bardziej. Bo jeszcze nie zobaczyłeś Jezusa Chrystusa. W cierpieniu nie doznałeś. Bo może je zapomniałeś, czy zapomniałaś. Mógłbym wtedy powiedzieć tej osobie, jak w cierpieniu On był Ci bliski. Wiecie, dzisiaj dąży się do tego,
I znowu mówię dzisiaj, ale dąży się do tego, żeby tylko doceniać Jezusa Chrystusa, kiedy mamy lodówkę pełną, kiedy mamy jakieś rzeczy, kiedy nam nie brakuje tego, co na tej ziemi. Ale jak doceniamy Jezusa Chrystusa, kiedy przechodzimy przez próbę, przez cierpienie, a On jest cały czas, a On posila, pokrzepia, daje swoje słowo i jest blisko, coraz bliżej. Jak doznajemy tego Chrystusa? On chce, żebyśmy Go doznawali w cierpieniu, kochani. To jest jeszcze większe doznanie niż wtedy, kiedy jest wszystko ładnie, łatwo, spokojniej. Jeszcze więcej Go doznamy w cierpieniu. Wiem, to jest trudne, co mówię, ale wiem też na tyle, ile mogłem z przebiegu lat doznać. Nie przeżyłem nie wiadomo jakich rzeczy. Ale z tego, co przeżyłem, to wiedziałem, że to był czas rzeczywistych łez. Czas smutku jakiegoś. Ale z drugiej strony wiedziałem, że ten Chrystus, ta modlitwa była mi taka bliższa. Ta rozmowa z moim Panem była mi jeszcze bliższa. Kiedy rzeczywiście wiedziałem i widziałem, jak diabeł nienawidzi i przez ludzi tą nienawiść pokazuje. Chwała Bogu za to, że On naprawdę zachęca, abyśmy trwali. On zachęca nas, ale mówi inaczej, innej drogi nie ma, jak droga mojego Syna Jezusa Chrystusa, jak droga cierpienia, jak droga odrzucenia na tej ziemi. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział z kolei. Pomyślałem, kiedy o tym czytałem, o tych, którzy gdzieś zostali z powodu świętości, szukania, z powodu tego, że nie pasuje im świat, który wchodzi do miejsc, ten brak miłości do Chrystusa, który wchodzi do wielu miejsc, pozostają gdzieś sami, szukają gdzieś prawdy. Pomyślałem wtedy też o tym, o nich i mówię, Boże, jakiś Ty jesteś miłościw dla nich jeszcze bardziej, jeżeli są gotowi zostawić, naprawdę zostawić te miejsca, bo widzą, że rzeczywiście Bóg ich wyrywa z tych miejsc i chcą, i szukają i Ty dajesz się im znaleźć i chociażby przeżywają jeszcze może więcej doświadczeń, bo tam są odrzucani, bardzo często tracą te przyjaźnie, które i tak nie miały nic wspólnego z Chrystusem. Przyjaciele, którzy byli na chwilę, dzisiaj, jutro już ich by nie było, a tutaj przybliżają się do najwyższego przyjaciela. Kiedy stoją w prawdzie, w świętości Bożych słów, mogą przybliżać się do Jezusa Chrystusa. I chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tam tłumów, nie ma tam adoracji innych ludzi. Ale stoją dalej. Stoją dalej w Jezusie Chrystusie. Pomimo tego, że gdzieś przeżywają bardzo trudne doświadczenia, wydaje mi się samotni, tak jak mówi prorok Eliasz. 21 rozdział w tym Ewangelii Łukasza od 16 wersetu. Zobaczcie, tu, co tutaj mówi nasz nauczyciel. Od 16 wersetu i będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Zobaczcie, co tu mówi Jezus. Dlatego chwała Mu za Jego czyste słowa. Chwała Mu za to, że tutaj mówi, nawet ci, o których sobie myślisz, że możesz sobie z nimi tak blisko, łatwo, przyjemnie żyć, jeśli nie kochają Jezusa Chrystusa. Dlatego później Paweł mówi, kto nie miłuje Jezusa Chrystusa, kto nie chce przyjść do Niego i uznać Go jako swojego Zbawiciela, niech pozostanie w miejscu przekleństwa. Albo niech z Niego wyjdzie, widząc Chrystusa Jezusa. Naprawdę chwała Bogu za to, że ta prawda Bożych słów idzie dalej i pokazuje nam zwycięstwo. I wiem, że ten sługa Boży Paweł, kiedy rzeczywiście zwiastuje tego Jezusa Chrystusa, to zwiastuje Go w sposób czysty, pełny, taki świadomy. I on nie ma nienawiści, on miłuje tych ludzi. Ale mówi, bodajby oni rzeczywiście poznali to prawdę i zobaczyli, że nie ma innej drogi, jak tylko prawda i kłamstwo. I albo człowiek chce żyć w kłamstwie, w swoim
swojej cielesności, albo chce żyć w prawdzie, świętości i czystości. I dlatego tutaj sam Jezus powiedział, może wam się wydawać, że ci, którzy są wam najbliżej, jeśli będziecie szli za Jezusem Chrystusem, oni będą was wydawać. Oni nawet więcej. Tu jest powiedziane, tak jak czytamy, i zabijać będą nawet niektórych z was. Później widzimy, że z powodu świętości Jezusa Chrystusa znienawidzą cię. Ale co dalej jest powiedziane? Włos z głowy nie spadnie. Wszystko przez Boga będzie zauważone. O wszystkim Bóg doskonale, to jest źrenica Jego oka. W innym fragmencie czytamy. Ci, którzy należą do Niego, ci, którzy idą w prawdzie, są źrenicą Bożego oka. I tych, o tych Bóg mówi, że jeśli oni będą, a będą prześladowani, będą znosili cierpienie, to Bóg mówi, to o tym wszystkim wiem i to wszystko pamiętam. I nadejdzie dzień, kiedy odpłatę wywrę na każdym, kto to czynił. Ale ty, dziecko, chodź zawsze w prawdzie. Ty, dziecko moje, chodź zawsze w prawdzie. Nigdy nie idź za tym, za czym by podążyły to nawet cielesne oczy. Nigdy nie idź za łatwizną. Nigdy nie oddaj tej prawdy, nie sprzedaj jej. Bóg ostrzega. Człowiek ma wybór. Bóg ostrzega i mówi, nie sprzedaj. Dzisiaj są następne osoby, które dokonują decyzji. Mogą sprzedać tą prawdę. Oddać ją za życie na tej ziemi. Wygodne za to, co ma łechtać ich uszy. Mogą albo mogą wybrać oddanie swojego życia, żeby tylko nie odpuścić z tej prawdy. W pewnym momencie przychodzi do człowieka wróg i mówi, nie trzeba tak konkretnie. Nie trzeba tak cały czas zdecydowanie. Nie trzeba tak mocno. Kiedy wiecie, patrzę, bo rzeczywiście widzimy te zamysły złego znając, widzimy jak on dzisiaj nie przebiera w środkach. To dziękuję Bogu za to, że widząc to, jeszcze bardziej nabieram odwagi, żeby jeszcze bardziej być zdecydowanym w tym, żeby mówić tą prawdę. Tam, gdzie mnie postawi, oczywiście w duchu miłości, w duchu łagodności, ale też i stanowczości, i jasnego stania w Jezusie Chrystusie, aby nie odpuścić ani kawałka. I nawet kiedy będzie chciał z tego pola zniszczyć, zabrać niektórych z nas, nie odpuścić do końca, mieć ten charakter Chrystusa. Nawet gdyby ktoś ci podszedł i powiedział, wybieraj teraz. Czy chcesz żyć, czy dalej będziesz zostawał przy swoim? Wybieraj teraz. Wiecie, takie rzeczy się dokonują na ulicach. Dokonują się rzeczy na ulicach, kiedy naprawdę zbrodnie się dokonują na naszych ulicach, na ulicach naszych miast. O różne rzeczy. Byłem niestety obserwatorem różnych spraw, które dokonywały się z powodu też pomyłki. Ludzi młodych, którzy umierali z powodu pomyłki jakiegoś innego człowieka. I takich rzeczy de facto ktoś by teraz powiedział dziwnych. Ale dokonują się te rzeczy. Diabeł szaleje. I o ileż bardziej my powinniśmy stać w świętości prawdy, w Jezusie Chrystusie ponad wszystko. O ileż bardziej powinniśmy być w tym jasno określeni, jasno podążający za Jezusem Chrystusem. Chwała Panu naszemu, że nas zachęca do tego. Ja dziękuję Mu za to, że kiedy mówi nawet te słowa, mówi o tej cenie, to mówi za chwilę o tym, że włosy na waszej głowie są policzone. Jeszcze Jana, 16 rozdział, Ewangelia Jana, 16 rozdział. I to wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą synagog, więcej nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Zobaczcie, to są te słowa. Zatrzymajmy się na tym wersecie. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Ktoś, kto poznał Boga, ktoś, kto poznał Jezusa Chrystusa,
nie ma nienawiści do innych. Nie postępuje gwałtownie w stosunku do innych, ale zawsze trzyma się prawdy, świętości. I chociażby rzeczywiście z tego powodu wiedział o tym, że za chwilę może nastąpić jakaś konsekwencja, to jednak trzyma się tej prawdy. Ale w jego sercu nie ma nienawiści. Nienawiść zawsze rodzi się w sercu, które już oddane zostało diabłu w kłamstwie. Jeśli człowiek idzie w stronę kłamstwa, bardzo często za chwilę tam się pojawia nienawiść. Bardzo często tam się pojawia obawianie, plotkarstwo. Wystarczy otworzyć szczelinę diabłu, wyważyć drzwi. Dlatego chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że mówi do nas o czujności, trzeźwości, abyśmy nie pozwolili na to, ale też uświadamia nas o tym, że będziemy taką cenę ponosić, a nie dlatego, żeby nas przestraszyć, ale dlatego, żeby nas wprowadzić w to. Że kiedy nauczyciel mówi do nas o tym, że tak będzie, że to będzie następstwo, to uczeń dobrze wie, że jeśli to jest następstwo, to tak będzie, to jest od Pana. Jeśli trzeba, niech tak będzie. Weź w to, ale nigdy nie odpuścić. Wiecie, tak ostatnio też myślałem o tym siewcy. Już na koniec będę mówił, bo tu dużo można by było też czytać fragmentów, ale też myślałem o tym siewcy. Tam w pewnym momencie to ziarno pada na twardą glebę. Ona tam rzeczywiście widzimy chociażby właśnie to, że to ono zostaje wydziobane, ale też widzimy to, że pada ziarno w pewnym momencie na ziemię, która z początku wydaje się tak szybko wydającą plon. Tak szybko wydaje swój plon i to ktoś by powiedział z boku, jakże on jest wspaniały, zostało to przyjęte, wydaje. Ale za chwilę przychodzą doświadczenia, za chwilę przychodzą próby. I to, co wydawałoby się z początku takie obiecujące, z powodu tego, że nie trzymało się to mocno gleby, jednak zostało zniszczone. Jak mocno musimy być zakorzenieni w prawdzie. Jak mocno musimy być zakorzenieni w Jezusie Chrystusie. Nasze zakorzenienie z Nim to jest codzienne przebywanie z Nim. To jest codzienne przebywanie, to jest jedność też z tymi, którzy są zakochani w Jezusie Chrystusie ponad swoje życie. Jeśli przebywać będziesz z człowiekiem, który jednak nie kocha Chrystusa ponad wszystko, wtedy wiedz o tym, że twoja miłość do Chrystusa będzie w wielkim doświadczeniu. Ona będzie mogła słabnąć, ona będzie słabła. Ale kiedy przebywasz z tymi, którzy kochają Jezusa Chrystusa ponad własne życie, którzy mówią i nie tylko mówią, ale żyją tym Jezusem Chrystusem, przyjmują to Słowo i nie tylko przyjmują je na chwilę, ale później wykonują to, co to Słowo mówi, wtedy rzeczywiście będziesz wiedział, że oni miłują te przykazania i z miłości do tych przykazań żyją i postępują tak, jak one mówią. Dlatego, bo wypowiada je ich nauczyciel. Dlatego, bo pokochali tego nauczyciela ponad wszystko. Dzisiaj, pomimo tego, że w tym kraju jeszcze nie jesteśmy zabijani, z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, dokonuje się, zobaczcie, dokonuje się rzeczywiście wybór człowieka, dokonuje się przesiew na tych, którzy chcą wytrwać w prawdzie do końca i na tych, którzy chcą jednak mieć swoją prawdę. Nie tą czystą, świętą. Powiem jeszcze jedno. Mógłbym zamknąć swój dom na trzy spusty. Ćwiczyć się w tym, żeby kiedy by przyszedł wróg i zażądał tego, co tak cenne jest. I bym się ćwiczył w tym każdego dnia. Zażądał tych bliskich. To mógłbym powiedzieć, no ćwiczyłem się w tym, jestem gotowy. Kiedy nie kocham Chrystusa w tych rzeczach codziennych, w tych doświadczeniach, które codziennie przychodzą, kiedy nie staję w prawdzie Bożych Słów, to chociażby nie wiadomo, co będę robił, to nie wytrwam w tej próbie ostatecznej. Codziennie przechodzimy próbę, czy kochamy Chrystusa ponad wszystko. I codziennie Bóg nas przygotowuje do tego. I On przygotowuje do tego, że nawet jeśli by ktoś przyszedł i zażądał tego od nas, to wtedy rzeczywiście przygotowani przez Boga pójdziemy. Dlatego chciałbym tu jeszcze bardziej to otwarcie powiedzieć. Żaden z nas nie zachowa swojego domu fizycznie. Ale kiedy stoimy w prawdzie Bożego Słowa, możemy je zachować
duchowo w Bogu. Bo kiedy ja oddaję to, co nie jestem w stanie zachować Bogu, to On ma moc to zachować ze względu na swoje imię. I wtedy ja wiem, że On może to zachować i wiem, że On to uczyni, kiedy ja będę stał codziennie w prawdzie Jego słów, bez względu na to, jaka będzie konsekwencja, bez względu na to, ile za tym pójdzie, bez względu na to, ile tu się będzie podobało. Będę trwał w prawdzie tych słów, wtedy On uczyni to, co jest Jego i przeprowadzi mnie przez wszystko. Wiecie, jeszcze bardziej, z każdą, że tak powiem, też chwilą dziękuję Bogu za to, że o tym mnie uświadamia. Bo zna mnie, wie, jakim jestem i wie, jak bardzo tego potrzebuję. Dziękuję Bogu za to, że przez pewne doświadczenia też robi to, co robił w Starym Testamencie ze swoimi sługami. Rzeczywiście w pewnym momencie uświadamia, przekazuje, napomina mnie też do tego, żeby być stałym i nieraz bezwzględnym wobec tej prawdy, w której chcę żyć. W sensie takim, że bezwzględny wobec tych ludzi, którzy by mnie chcieli z niej okraść. Bezwzględny, nie dający sobie niczego. Wiecie, to jest pole każdego z nas. Każdy z nas. To jest, moglibyśmy teraz tutaj mówić o tym. To jest prawda czystości. To jest prawda świętości. To jest prawda dzisiaj tak bardzo dotykana. Bo ludzie sobie myślą, że można swawolić. Że Kościół to nie jest takie miejsce mocno święte, to nie jest takie miejsce mocno czyste, że można sobie tam podryfować troszeczkę cieleśnie. Można sobie tam z jakimś braciszkiem sobie pośmiać się, porozmawiać z jakąś siostrzyczką, sobie głupie żarciki poopowiadać. I chwała Bogu za czysty Kościół, jeszcze raz powiem. Chwała Bogu za tych, którzy jak mówią, to wiedzą o tym, że słowo każde jest zapisywane w niebie. Każde jedno. I dlatego chwała Bogu za to, że ci wytrwają do końca, którzy mają świadomość tego, że jeśli stają, nawet jeśli stają przy kimś, to chociażby diabeł nie wiadomo, co robi, to oni wiedzą, że stoją przed Bogiem nieustannie. I oni stoją w tej prawdzie, chcą stać w tej prawdzie bez względu na to, co diabeł by chciał z nimi zrobić. Nie ma dziecko Boże. To nie jest te, które w pracy, gdziekolwiek, jeszcze jest przywiązane do tego świata. Również za to dziękuję Bogu. To jest kolejna dziedzina, ale ważna. Ważna dziedzina, że nie może mnie praca związać, jeśli tam jest grzech. Jeśli tam miałbym to czynić, ze względu na to pracodanie mnie nie może wiązać. Ja mogę iść dalej za Jezusem Chrystusem. Chociażbym nawet miał zapłacić cenę zwolnienia, cenę odrzucenia i różnych rzeczy. W każdym miejscu, naprawdę, w drodze, kiedy mówimy gdzieś o Jezusie Chrystusie, to czy diabeł nie przychodzi ci na ucho, nie mówi, nie mów tak głośno? Za chwilę możesz być wyśmiany. Za chwilę ktoś może cię trącić. Bo wie, że chrześcijanin to ten, który nie odpowie tym samym. Nie rób tego, nie rób tamtego. Chwała Bogu za tych, którzy oddali swoje życie w prawdzie, aby żyć bez względu na to, jakie konsekwencje poniosą, bo chcą żyć świętości i czystości do końca. I daj Boże, aby każdy z nas tutaj na tym miejscu, chociaż przeciw, tak jak powiedziałem, jest naprawdę duży i rzeczywiście dokonuje się on, ale każdy z nas, jak tutaj na tym miejscu jest, aby kiedy wchodzi w to, każdego dnia, w tą czystość i świętość, abyśmy mogli w niej wytrwać i rzeczywiście byli w nimi tymi, którzy mają charakter Chrystusowy. Naprawdę charakter Chrystusowy, niczym nie dający. On powiedział, on nie ma nic do mnie. Przychodzi, ale on nie ma nic do mnie, on nie ma nic we mnie. On nie ma nic z tego, co miał w wielu tych ludziach otaczających Jezusa Chrystusa. Ten diabeł, władca tego świata ciemności, nic w Chrystusie. W niczym nie mógł go ściągnąć, w niczym nie mógł go powiedzieć, on gdzieś tam jest, troszeczkę podobny. W żadnym wypadku, zawsze po drugiej stronie. Zawsze kontrast. Zawsze czysty, święty, niewinny. I taki powiedział Jezus, chcę, aby był Jego Kościół przez sługę swojego Pawła. Czysty, niewinny, nieskalany. I taki powiedział, stawię przed Bogiem. Takich was chcę postawić. I takich wiem, że z Bożą pomocą was postawię w dniu Jego przyjścia. Nieskalanych, czystych, niewinnych. Nie takie będzie nasze życie, kochani. Niewinne, czyste, święte.
każdego z nas. Naprawdę przyjdzie cenę, nie wiem dlaczego, kiedy, jak, w sensie dlaczego Pan to daje, ale kiedy i jak będzie nam tę cenę zapłacić trzeba. Niektórzy już ją płacą teraz z nas. Ale też przyjdzie czas jeszcze większych prób i doświadczeń. I wtedy rzeczywiście się okaże, czy to, co też mówimy, jest w nas życiem Chrystusa ponad wszystko. Niech Pan nam pomoże, On jest w tej sprawie. On naprawdę chce poprowadzić nas dalej w tym i chwała Mu za to. Amen.